Kart graficznych nie ma, także dzisiaj pogramy bez karty. Cześć kochani, z tej strony Kamil. Jak wiecie, sytuacja na rynku kart graficznych jest nie najciekawsza. Nie zanosi się na szybką poprawę, w związku z tym stwierdziłem, że warto sprawdzić, jak to jest, kiedy mamy komputer bez dedykowanej karty, jak się gra na Integrze. No a w tej chwili, w momencie kręcenia tego materiału, dwie najlepsze opcje to Ryzeny, dokładnie Ryzen 5 3400G i Ryzen 3 3200G. Są to już dość wiekowe procesory, ponieważ z 2019 roku, jak mówiłem wcześniej, chociaż 2 lata może się wydawać, że jest to niewiele, ale przy obecnym postępie technologicznym oraz biorąc pod uwagę fakt, że AMD szykuje już nowe APU, Intel również ma coś w rękawie jakiegoś asa przy okazji 11 generacji, no ale są to jeszcze oddalone od nas premiery, nie mamy konkretnych dat, także stwierdziłem, że warto będzie wrócić do tych Ryzenów opartych o architekturę Zen plus jeszcze to jest 12-nanometrowy proces, no i zobaczymy sobie, jak one radzą sobie w tym trudnym dla nas wszystkich gamerów w 2021 roku. Zanim przejdziemy do testów, kilka słów o specyfikacji. Tak jak już powiedziałem, jest to architektura Zen plus 12 nanometrów. Ryzen 5 to 4 rdzenie 8 wątków, Ryzen 3 4 rdzenie 4 wątki. Tutaj mamy kartę zintegrowaną Vega 11 i taka sama jest liczba rdzeni graficznych. Tutaj jest Vega 8, no i idąc tym samym tropem 8 rdzeni graficznych. I jeszcze taka ciekawostka, nim przejdziemy do testów. W recenzji z 2019 roku powiedziałem, że według mnie te procesory nadają się bardziej do jakichś takich multimedialnych stacji domowych, na których ogląda się net czy filmy i tak dalej, aniżeli do grania, ale były atrakcyjne troszkę wcześniej, kiedy brakowało kart graficznych z powodu boomu na kryptowaluty. No i co? Mamy 2021 rok, historia się powtarza, znowu jest boom, znowu nie ma kart, a czy te procesory znowu okażą się atrakcyjne? Sprawdzimy za moment, kiedy wrzucimy je na platformę. Słuchajcie, tutaj jest troszkę takiej prowizorki, oczywiście w ten sposób nie będziemy testów robić, ale co się okazało? W międzyczasie przypomniało mi się, że układ B550 nie wspiera Ryzenów opartych o architekturę Zen Plus, oficjalnie przynajmniej. No to jak wejdziecie nawet na stronę oficjalną producenta płyty głównej, tutaj mamy MSI B550 Tomahawk dokładnie, to jest napisane, że nie ma wsparcia dla Ryzena 5 3400G i 3 3200G, ale stwierdziłem, kurczę, mam je tutaj, tak na szybko odpalę, no i co? Działa. Działa bez problemu, tutaj jest chyba napisane, tak, Ryzen 5 3400G, wszystko śmiga. Przygotowałem sobie już X470, ale chyba nie ma potrzeby, zrobię testy na tej płycie, tylko ułożymy to tak, jak powinno być. Słuchajcie, wiadomo oczywiście, że tego typu zintegrowane karty graficzne nie są przeznaczone do gier AAA, jak na przykład Cyberpunk 2077, ale musiałem to sprawdzić, no i pierwszą grą jest właśnie najnowszy tytuł Redów. No i tak, mamy rozdzielczość 1280x720, porażające, ale można to jeszcze zejść niżej. Wszystko na low. No i trzeba odpalić grę i zobaczyć, jak to wygląda, czy da się cokolwiek pograć. Jesteśmy w grze, Night City nas wita 32 klatkami na sekundę, 1% low 23, średnio 32, ale nie zaczęliśmy się jeszcze ruszać, zacznijmy się ruszać. 32 klatki, kurczę, no nie wygląda to jakoś super, ale też weźmy pod uwagę, że mamy monitor 1440p, także nam się to tutaj rozjechało, na monitorze Full HD wyglądało tęco, zaczął, co mu jest? Widziałeś to? Sam zaczął biec. Wow, co? Hej no! W ogóle nie mają szacunku kierowcy. W 720p mniej więcej da się grać, powiedzmy, w Cyberpunka, ale jeszcze zejdziemy sobie krok niżej do rozdzielczości 1024x768. Jest to rozdziałka, która dla
młodszych widzów może być totalnie nieznajoma, ale ja ją pamiętam jeszcze z czasów później podstawówki i wczesnego liceum, kiedy to była to bardzo, bardzo popularna rozdzielczość na ówczesnych monitorach. Zobaczymy, jak teraz będzie z klawkarzem. I tak troszkę płynniej wygląda, no. 36, 34 podczas jazdy. 1% low dalej w okolicach 15. I jak chodzimy 30, no 42 klatki, panie, kurczę, luksus jest. No i słuchajcie, eksperyment zakończony sukcesem, można powiedzieć. Nie spodziewałem się tego, szczerze powiedziawszy. Co prawda mamy tutaj tę mocniejszą Vegę, czy mocniejszego Ryzena, jest tutaj Vega 11, na Ryzenie 5, no ale nadal jest to w porównaniu tak do najsłabszych kart, na jakich testowałem Cyberpunka, bardzo, ale to bardzo słabe zintegrowane GPU, no a jednak da się pograć, nie jest to jakoś super wspaniałe doświadczenie, ale wydaje mi się, że nawet troszkę lepiej jest niż na PS4, jeśli chodzi o awaryjność gry, bo działa dosyć w porządku, no i co, no da się Cyberpunka bez karty graficznej? Da się. No zaraz odpalimy sobie jakieś inne gry, myślę, że Wiedźmina koniecznie i troszkę gier takich, które mają zdecydowanie niższe wymagania. Okej, okay, mili moi, Wiedźmin odpalony, mamy rozdzielczość Full HD, wszystko na niskie, tutaj w ustawieniach graficznych, w postprocesy również niskie, nie jest źle, 30 fpsów średnio wychodzi mniej więcej. Ja sobie już tutaj troszkę pochodziłem po Tucson, w którym świeci piękne słońce. 28 fpsów, jeśli chodzi o wartość 1% low, to jest już naprawdę dobry wynik, ponieważ gra nie zalicza jakichś drastycznych spadków. Teraz zmieniłem jeszcze rozdzielczość i dla fanów magicznych 60 fpsów, no teraz jest już ultra płynnie w ogóle. Tutaj ta wartość 1% low będzie szła teraz w górę stopniowo. I co? Odpalamy dalej. Zdechnij, no! Idę mu. Masz. Haha! Ja jestem fatalny w tę grę, tutaj nie wiem ile bym musiał mieć klatek, nic mi to nie pomoże, ale słuchajcie, 100 klatek około w deathmatchu. Oczywiście ustawienia najniższe, rozdzielczość Full HD. Wiewiórki? Na pewno, bo wiewiórki widzą w 120 fpsach. Do CS-a absolutnie bezproblemowo, Ryzen 5 3400G wystarcza. Okolice 100 klatek, jak widzieliście, miałem cały czas. Co prawda nikt nie rzucał granatów, a w smokach to zawsze jest troszkę mniej. Zdyknie, jeżeli chcielibyście pograć właśnie w tę grę na takim zintegrowanym rozwiązaniu, to da się jak najbardziej. W Valorancie nie jesteśmy w meczu, tylko w jakiejś sali treningowej. No ale nadal, to dużej różnicy nie ma i ciekawostka taka, że gramy w rozdzielczości 1440p na ustawieniach low, ale mamy w tej chwili 130 klatek średnio, 85 minimalnie. Okej, okay, ustaliliśmy, że w Cyberpunka czy Wiedźmina da się pograć na upartego, powiedzmy. W Wiedźmina troszkę bardziej komfortowo niż Cyberpunka. Gry kompetytywne nie stanowią większego problemu dla zintegrowanego APU od AMD, ale stwierdziłem jeszcze, że warto odpalić, nim przejdziemy do takich bardziej skomplikowanych czy rozbudowanych testów, odpalić jeszcze Dooma. Doom Eternal jest to gra, która siedzi na wulkanie. Wulkan, wiadomo, jest łaskawy dla procesorów i grafik AMD. Zobaczymy, jak to wygląda. No i słuchajcie, tutaj jeszcze nikogo nie ma, co prawda, ale obraz bardzo płynny, 62 klatki średnio, ale nie jest źle ogólnie. I całkiem ładnie ta gra wygląda jeszcze, nie? Gdyby ktoś rok temu powiedział mi, że w 2021 roku będę testował sprzęt do grania w rozdzielczości 720p i na niskich ustawieniach, chyba bym nie uwierzył. Ale oto mamy marzec 2021 i szalejemy na zintegrowanych układach AMD. Posiadacze tych procesorów zapewne wiedzą, ale gdyby ktoś z Was myślał o wyborze zestawu opartego o APU AMD lub po prostu kupno takiego procesora na przeczekanie, pamiętajcie, że procki te dość dobrze się podkręcają, nawet bez ruszania napięć. Ryzen 5 3400G dostał 4,2 na wszystkich rdzeniach, czyli to, co na stoku jest zegarem boost pojedynczego rdzenia oraz dodatkowe 200 MHz na grafice. Ryzen 3 natomiast został podkręcony na 4,1 GHz na wszystkich rdzeniach, czyli o stówkę więcej niż stokowy zegar boost, a grafikę udało się ustawić na 1,4.
Oczywiście przy overclockingu wszystko zależy od konkretnego egzemplarza, ale takie wyniki powinny być do powtórzenia na większości chipów i z takim właśnie OC widzicie prezentowane wyniki. Jak widzicie, nie ma co liczyć na powalające efekty graficzne. Wszystkie gry poza GTA i Far Cry'em trzeba ustawić na najniższe w rozdzielczości 720p, żeby cieszyć się w miarę płynnym klatkarzem, ale przyznam, że same odczucia z gry nie są najgorsze. Szczęście to wypadkowa oczekiwań. Jeśli nastawimy się, że taki zestaw ze zintegrowaną grafiką jest tylko na przeczekanie ciężkich czasów, można całkiem przyjemnie pograć, zwłaszcza jeśli mowa o grach kompetytywnych. Dość pozytywnie zaskoczył mnie również Ryzen 3, który mimo niższego układu graficznego i braku hiperwątkowania nie odstaje za bardzo od Ryzena 5. Oczywiście dużo tutaj zależy od silnika gry, ale pomijając Cyberpunka i Call of Duty, radził sobie w testach całkiem nieźle. Oczywiście Zen Plus to architektura, która powoli kończy swój żywot. Wróciłem do tych procesorów bardziej z zamysłem nakręcenia dla Was materiału ciekawostki, ale okazuje się, że nawet 2 lata po premierze mogą być alternatywą w czasach, kiedy dostępność i ceny kart graficznych są tak słabe. Może to również napawać optymizmem przed premierą nowego APU od AMD. Niestety na ten moment nie mamy żadnych potwierdzonych informacji o dacie, dostępności czy specyfikacji. Nie wiemy też, czy przypadkiem nie trafią do zestawów OEM jak jego poprzednik, ale jeśli tylko taka okazja się nadarzy, na pewno będziemy go u nas testować. Wracamy do studia. I co powiecie po testach? Wydaje mi się, że bardzo ciekawe doświadczenie dzisiaj mieliśmy i potwierdza się to, co powiedziałem przy okazji recenzji z 2019 roku, że tego typu procesory, czy dokładnie te procesory właśnie zyskują na atrakcyjności w sytuacji, kiedy są problemy z dostępnością kart graficznych. Jak widzieliście sami, da się na takich zintegrowanych grafikach od AMD pograć się całkiem komfortowo w większości testowanych tytułów, jeśli oczywiście jesteśmy gotowi na kompromis i zejście, bardzo mocne zejście czasami z ustawień i rozdzielczości. Da się na takiej platformie zbudować komputer na przeczekanie, to jest myślę też bardzo wartościowe. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że dostępność tych procesorów jest już dosyć niska, no ale niebawem pojawią się nowe APU AMD. Dzisiaj tak z ciekawości bardziej chciałem wrócić do tych starych Ryzenów opartych o architekturę Zen Plus. No i tak jak mówiłem, wydaje mi się, że całkiem ciekawe doświadczenie, a do zintegrowanych grafik będziemy jeszcze na pewno wracać w momencie, kiedy pojawią się te nowe rozwiązania, zarówno od AMD, jak i Intela. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest Wasza opinia na ten temat, czy tak na przeczekanie bylibyście gotowi poskładać komputer właśnie w oparciu o tego typu rozwiązanie. Pamiętajcie również o subskrypcji kanału Morele TV oraz kliknięciu w dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych kolejnych materiałów. No a teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego.